Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówię Jarosław z Rabki-Zdrój w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już od ponad 50 lat studiuję i analizuję Pismo Święte. Za niedługo będę miał 70 lat i moje doświadczenia, wiedzę i analityczny umysł chcę poświęcić dla służby dla ludzi. Obecny cykl wykładów jest poświęcony czasom końca, końcu świata, a szczególnie omówimy działalność Eliasza Proroka w tym czasie, który jest zapowiedziany w ostatnich wersetach Księgi Malachiasza. Szczególnie to wszystko będzie dążyło do tego, aby abyś osobiście ty przygotował się na przyjście Jezusa Chrystusa, na sąd ostateczny i na koniec świata. Obecnie wysłuchajmy epizodu 6 zatytułowanego Eliasz, niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Jezus po swoim chrzcie w wodach Jordanów przez Jana Chrzciciela, gdzie to Jan Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym, udaje się na 40 dni na pustynię, gdzie był kuszony przez diabła. Potem udaje się do Galilei, do swojego rodzinnego miasta Nazaretu i w dzień szabatu, według zwyczaju swojego, idzie do synagogi. Szabat, czyli sobota, jest zapisana w 4 przykazaniu dekalogu biblijnego, które brzmi w ten sposób. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął i dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Zapisane to w 2 Mojżeszowej, 20 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Pamiętamy bardzo dobrze proroctwo Malachiasza, który mówi: pamiętajcie o zakonie Mojżeszowym, o prawach i ustawach. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień. Zadaniem Eliasza proroka jest przypomnienie ludziom o zakonie Mojżeszowym, gdyż ludzie zapomnieli, jak brzmi prawdziwy dekalog, który jest zapisany w Księdze Wyjścia. Ja osobiście, mając dopiero 18 lat, chociaż byłem bardzo religijny, chodziłem do kościoła, dowiedziałem się, jaka jest treść prawdziwego dekalogu, oryginalnego, zapisanego w Księdze Wyjścia, drugiej Księdze Mojżeszowej. Do tej pory znałem dekalog katechizmowy. A dekalog katechizmowy, a dekalog biblijny jest wielka różnica. Już w samej treści widzimy 4 przykazania. No jest ono takie długie bardzo. No, długie. W katechizmie są bardzo skrócone wersje. Bóg powiada: wszystko, co ja wam powiedziałem, starajcie się wypełnić. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani nic z tego nie będziesz ujmował. 5 Mojżeszowa 13:1. Jesteśmy, tak jak apostoł Paweł powiedział, żołnierzami Chrystusa. Żołnierz robi to, co mu każą do zrobienia.
Tak więc Bóg kazał nam zachowywać prawo mojżeszowe, chociaż to się nazywa prawo mojżeszowe, ale właściwie to jest prawo Boże w innych miejscach, prawa i ustawy dodatkowe. Wszelka zmiana dekalogu jest surowo zabroniona i Bóg nikogo nigdzie nie upoważnił do dokonywania tych zmian, do dodawania i ujmowania cokolwiek z prawa mojżeszowego, gdyż to jest jego prawo. Mylą się ci, którzy nauczają, że dekalog lub jakieś przykazanie z dekalogu zostało zniesione w Nowym Przymierzu lub przez Jezusa Chrystusa lub przez apostołów. Smutne jest to, że duchowieństwo, księża, pastorowie uczą swoich wiernych łamania dekalogu. Tak jak nie zmieniła się definicja grzechu, tak nie zmienił się dekalog. Definicja grzechu jest z... Albowiem każdy, kto grzech popełnia, zakon przestępuje. Czyli grzech jest przestępstwem zakonu. Dekalog jest punktem próby, jaką mają przejść wszyscy mieszkańcy ziemi przed wielkim i strasznym dniem Pana. Obecnie powrócimy do Jezusa, który wszedł do synagogi w szabat w Nazarecie. W Starym Testamencie wśród Żydów było prawo, które zezwalało na czytanie, interpretowanie i wykładanie Pisma Świętego oraz branie udziału w dyskusjach przez każdego Żyda, który skończył 12 lat, czego dowodem jest dyskutowanie 12-letniego Jezusa w świątyni z uczonymi w piśmie. Mając już 30 lat, mógł być wybierany na różne stanowiska, jak na przykład kapłana według porządku Melchizedeka. W Księdze Kronik czytamy tam werset, a gdy zliczono lewitów w wieku od 30 lat zwyż, wyniosła liczba mężczyzn, licząc według głów, 38 tysięcy. Z nich przeznaczono do prac w świątyni Pana 24 tysiące, na urzędników i sędziów 6 tysięcy. W życiu Izraelity były takie trzy ważne daty. 12 lat, później 20 lat, gdzie on wchodził jako lewita w ten usługi kapłańskie i w 30 lat, gdzie już był bardziej doświadczony. Obecnie przemawiający w kościołach lub zborach muszą posiadać specjalne zezwolenia, certyfikaty, licencje na przemawianie w danym kościele. Muszą być ordynowani w zborach, wyświęcani. Rola całego zgromadzenia ograniczy się tylko do biernego uczestnictwa w nabożeństwie bez prawa głosu. Takie zezwolenia na przemawianie wydaje najwyższa hierarchia, która całkowicie kontroluje nauczanie w czasie nabożeństw, a wszelkie kluby dyskusyjne są niemile widziane. Zgromadzeni w synagodze byli w sposób szczególnie podekscytowani z uwagi na to, że słyszeli wieści, że ich Jezus, podkreślam, dokonywał wielu cudów, znaków i oczekiwali, że tego dnia też jakiś cud się dokona, coś Chrystus zrobi.
I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać i podano mu księgę proroka Izajasza. A otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknęwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I teraz to, co Chrystus mówi, znaczy apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenia, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jezus w czasie tego zgromadzenia nie dokonał żadnego cudu. Lecz zamiast tego Żydzi usłyszeli o Eliaszu proroku i Namanie. Było to bardzo ciekawe. Mianowicie, i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej i było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naman Syrejczyk. Spełniło się powiedzenie, które że tylko we własnym kraju prorok jest lekceważony. Jezus porównał siebie do proroków Eliasza i Elizeusza. Eliasz musiał się ukrywać przez 3 lata i 6 miesięcy przed królem Achabem Jezabel. Elizeusz poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc: chodź no łysy, chodź no łysy. W Księdze Królewskiej, w 2 rozdziale, jest opisane, jak to była dosyć duża grupa, ponad 40 dzieci było. Zachowanie dzieci odzwierciedlało poglądy dorosłych, wyśmiewanie się z proroka. Podobnie był pogardzany prorok Jeremiasz. Eliasz musiał ukrywać się u wdowy w Sarepcie. Bo w Izraelu nie czuł się bezpieczny. Ta pogańska kobieta znalazła łaskę w oczach Bożych, a Bóg ją obficie pobłogosławił w tym okresie suszy. Wiele było wdów, lecz żadna według Bożego zamysłu nie nadawała się na schronienie dla Elizeusza, dla Eliasza. Porównanie z ostatnimi dniami na planecie Ziemi wydaje się oczywiste. Wielki Babilon i fałszywy prorok zwiedzą całą ziemię i będą walczyć z resztką żyjących zgodnie z zakonem Mojżeszowym i będących w społeczności z barankiem. Będą oni walczyć, ten fałszywy prorok i Babilon, będą walczyć z barankiem
lecz baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wielni. Objawienie 17:14. Aby być zwycięzcą tego boju między dobrem a złem, to znaczy z barankiem, który jest Panem Panów i Królem Królów, trzeba być powołanym, wybranym, a przede wszystkim wiernym Panom Bogu i starannie wypełniać Boże przykazania. Kolejną postacią z wykładu kazania Jezusa jest Naaman, dowódca wojsk syryjskich króla Aramu. Zaraził się trądem i dowiedział się, że prorok w Izraelu może mu pomóc. Prorok Elizeusz powiedział: niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Dlaczego izraelscy trędowaci nie byli oczyszczeni z trądu przez proroka Elizeusza? Bo nie wierzyli, lecz nawet wyśmiewali się z niego. Ten poganin Naaman uwierzył, że Elizeusz pomoże mu. Na te słowa całe zgromadzenie zawrzało wielkim gniewem. Ten gniew w Piśmie Świętym jest szczegółowo opisany. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i poszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie. Właśnie smok, szatan walczy z tymi, którzy zachowują przykazania Boże, zachowują prawo mojżeszowe. Te osoby są obiektem jego walki. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień i gniewu, i któż może się ostać? Zatwardzili serce swoje jak diament, aby nie musieli słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Już księga Zachariasza prorokowała na ten temat, że ludzie zatwardzą swoje serce. Będą mieli różne wymówki, aby nie słuchać słów zakonu. I dlatego Bóg, mimo wszystko chcąc ich ratować, posyła do tych ludzi swoich proroków, aby ludzie się opamiętali. W czasach ostatecznych, w ostatnich dniach na planecie Ziemi, Bóg pośle Eliasza proroka w tym samym celu, aby przypomnieć ludziom o zakonie mojżeszowym i ustawach i prawach, o których będę w dalszym ciągu wykładach mówił. To jest bardzo ważne. My przygotowujemy się na to przyjście Eliasza proroka, bo dnia i godziny nikt nie wie. Misją Jezusa było coś więcej niż dokonywanie cudów i znaków. Bóg przemawiał przez
swojego Syna językiem miłości i łaski, miłosierdzia. Lecz gdy ludzie nie rozumieli tego języka, to przemawia jak sędzia. Obecnie przeczytamy treść dekalogu, o którą taka wielka walka się toczy na śmierć i życie. Treść dekalogu, o której ludzie będą poddani wielkiej próbie. Wiemy, że Mojżesz otrzymał dwie tablice. Na pierwszej tablicy były przykazania dotyczące Boga, regulujące nasz stosunek do Boga, a na drugiej tablicy były te przykazania mówiące o stosunku międzyludzkim. I odczytajmy te przykazania. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Przejdźmy obecnie do tablicy drugiej. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. W ostatnich dniach na planetę Ziemi Bóg ześle wielki głód. To nie będzie głód chleba, lecz tak jak księga Amosa, proroka, mówi nam: oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Księga Amosa. Ten głód będzie wylany w czasie 7 ostatecznych plag. Kiedy to świątynia w niebie będzie zamknięta,
a sądy Boże zaczną spadać na ten upadły świat i napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej, mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki się nie dopełni siedem plag siedmiu aniołów. Księga Objawienia, 15 rozdział, 18 werset. To jest bardzo interesujące proroctwo. Aż trudno sobie wyobrazić, jak to będzie, ale ludzie ostrzeżeni przez Eliasza, którzy zlekceważą Boże przykazania, zlekceważą ostatnie przesłanie Eliasza proroka, w pewnym momencie, kiedy spadną te plagi, zapragną słuchać słów. Jak to się stanie, że te słowo nie znajdą, będą tułali się, żeby znaleźć tych ludzi, którzy im przekażą Słowo Boże, bo sami będą wiedzieli, że to jest to, co daje im życie wieczne, ale wtedy będzie bardzo za późno. Ta sytuacja jest podobna do sytuacji 10 panien opisanych w przypowieści Chrystusa, podczas gdy 5 mądrych weszło na wesele, to 5 głupich szukało w tym czasie oliwy do swoich lamp, a gdy wróciły, to zostały drzwi zamknięte oraz usłyszały od oblubienica, że nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Na tym obrazie widzimy te dwie grupki, 5 głupich, 5 mądrych. Widzimy te 5 głupich, czym one się zajmują, można powiedzieć światowością, tam wineczko, zabawy, tam jedna śpi, grają, bawią się. No, Księga Pisma Świętego tam leży gdzieś w kącie. Królestwo tutaj przychodzi, a one, jak to się mówi, lelum po lelum, lekko bardzo to traktują. A z prawej strony obrazu widzimy 5 mądrych, które tu rozważają Pismo Święte, modlą się, dobre uczynki spełniają. To jest właśnie ta różnica. I później nastanie taki czas, że przyjdzie. Ten, który ma przyjść, przyjdzie. I te kobiety, które były gotowe, wejdą. Czuwajcie więc. Nie tylko chodzi o czuwanie, ale i też o bycie gotowym, przygotowanie się na przyjście. Jest oczywiście możliwość dla ciebie uratowania się. Pan Bóg chce ciebie uratować przed ogniem piekielnym. Kanał Last Days Pastor, prowadzony w duchu i mocy Eliasza, pomoże tobie w przygotowaniu się na tę godzinę próby i na uratowanie się. Działanie Pana Boga jest zagadkowe i owiane tajemnicą, którą nie każdy może zgłębić. Jezus zapowiedział swoim uczniom: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Mateusz 13:11. Aby poznać tajemnice Boże, należy robić postępy w poznawaniu prawdy Bożej, prawdy Pisma Świętego. Należy przypuszczać, że 5 głupich panien były świadome, że nie wzięły dostateczną ilość oliwy. Zlekceważyły potrzebę przygotowania się, nie słuchały dobrych rad i postępowały z zasadą: no jakoś to będzie, tak mówiły sobie. Wiele osób też obecnie mówi: no jakoś to będzie, Pan Bóg taki milutki jest, on tam szkody nam nie zrobi. Słowo tego,
który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczami. 4 Mojżeszowa, 24, 16 wierszyk. Każdy chciałby słyszeć słowa Boga, który bezpośrednio do niego przemawia, znać myśli Najwyższego, oglądać widzenie Wszechmocnego, lecz nie każdy otrzyma tę łaskę od Pana Boga. Ta znajomość jest udzielana ostatniemu prorokowi na ziemi, Eliaszowi, który dzieli się z tą wiedzą z nami, z ludźmi. Bóg nie rozmawia ze wszystkimi. Rozmawia przez pośredników. I tym pośrednikiem, przez którego przekazuje swoją wolę w czasach ostatecznych, jest Eliasz prorok. Teraz przejdźmy do już konkretnych zadań, które nas czekają w przygotowaniu się. Pierwsze zadanie. Czy wiemy, co to jest grzech? Czy jesteśmy świadomi tego, co to jest grzech? Mamy notes, zapisujemy tam swoje myśli, różne ciekawe spostrzeżenia. I pierwsze zadanie. Czy wiem, co to jest grzech? Zapisz. Grzech jest to w tym swoim notesie. Drugie pytanie. Czy poznanie dekalogu pomoże mi zrozumieć, co to jest grzech? Poznanie tego prawdziwego, oryginalnego dekalogu, nie dekalogu katechizmowego, który jest okrojony. 25% tego zostało. I trzecie pytanie, kiedy już poznałem grzech, poznałem dekalog, nad czym muszę popracować, aby poprawić się w przestrzeganiu dekalogu? Wpisz tylko jeden punkt. To nie musi być wszystko dokonane na hura. Wolno i spokojnie wprowadzaj reformę w swoim życiu. Te tematy będę omawiał w duchu i w mocy Eliaszowej w kolejnych wykładach. Wielkie błogosławieństwo od Boga Wszechmocnego tym, którzy żyją w społeczności z Nim i są doskonali. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Za tydzień zapraszam na kolejną serię wykładów, na już siódmy odcinek zatytułowany Eliasz, kruk i potok. Zapraszam wszystkich do wspierania mojego kanału, na subskrypcję oraz na ofiarność w rozpowszechnianiu tego kanału.